Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mierzymy się znowu ze speedrunem 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. Przypominam, że do 20 lutego można nabyć kurs Gambit Hetmański. Zapraszam serdecznie. Mamy ruch D4, skoczek C6 ze strony czarnych. Okej, myślę, że tutaj zagramy skoczek na F3, żeby nie było posunięcia E5. Grozi ruch D5, skoczek nie będzie miał wjazdu do centrum. Tutaj może przeciwnik zagrać oczywiście ruch D5 i wtedy możemy przejść do obrony Chigorina. Może też być zagranie E6 na przykład. Dlaczego by nie? What? A6? Jakaś bzdurka. Dobra, w takim razie gramy posunięcie od razu. Konia 7? Bardzo dziwne, przepraszam, zaśmiałem się, teraz zmieniam koncepcję, po prostu wyprowadzam figury do centrum i tyle. I pionki oczywiście centralne również. Ten skoczek nie ma gry, po wybiciu wybijam tym, oczywiście jak tam skoczek wejdzie, no to nic się też nie dzieje. Co tutaj przeciwnik robi? Posunięcie B5? Mega dziwne posunięcie, powiem szczerze. Proste wyprowadzenie skoczka na pewno da nam spoko pozycję. Ruch taki na pewno nie jest jakimś tam dla nas problemem. Myślę, że posunięcie goniec G5 może być ciekawym zagraniem. Goniec E7, myślę, że ruch H4 troszeczkę zamieszamy w pozycji, dlaczego by nie. Po tym ruchu oczywiście odbijam pionkiem z C, żeby tutaj centrum trzymać cały czas. Po skoczku na F6, goniec na D3. Goniec na D3. W ogóle nie wiem, czy nie widzicie, co przeciwnik mi pisze. Napisał mi, daj wygrać, kolego. No już szybciutko, podwal mata. Ciekawe. Okej, ale to jakiś Polak w takim razie. Albo, no nie wiem, w sumie. Goniec D3, skoczek B6 się przetransportował. Dobra, taki ruch jest ciekawy. Myślę, że wyprowadzenie gońca też na, przepraszam, hetmana na E2 ma sens. Trzymamy posunięcie tutaj, trzymamy pole C4. Możemy spróbować długiej roszady, choć raczej nie. Okej, H6. Myślę, że goniec F4 w ten sposób sobie zagramy. Będziemy tu celować w D6. Przeciwnik strasznie tutaj do parteru chce sprowadzić. I teraz tak, albo skoczek D1, żeby się tu przenieść. To ma sens. Albo skoczek B1, żeby tędy przejść. Wybieram pierwszą opcję, niestandardową. On ten skoczkiem też poskakał sobie bardzo dużo razy. Goniec na C5. Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia. Ale wyprowadzę sobie dalej figurę, żeby wstawić ją na pole F5. Wybicie jest dla mnie jak najbardziej ok. Się robią dziury w obozie przeciwnika. Zagramy sobie wieżą, żeby celować. Skoczek tu nic nie działa. Absolutnie tu się nic złego nie dzieje. Wyprowadzimy sobie skoczka na F5. Hetman broni na B2, więc to się fajnie układa. Królew 8. Bardzo dziwnie gra mój przeciwnik. Mega dziwnie, powiem wam szczerze. Mega dziwnie. Dobra, zroszujmy króla, H4 jest ok, tu może być G6, przerzucimy wtedy skoczka, skoczek na E7, strasznie szybko gra mój przeciwnik. Sprowadzenie skoczka do D4 jest na pewno ok, takie zagranie to goniec na G3, hetman D7, w ogóle strasznie dziwna pozycja, muszę powiedzieć, mega dziwna. Nie wiem, o co chodzi, ale spokojnie przestawię sobie tutaj gońca i zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. No bo on musi jakoś rozwinąć swoje figury w sposób, no jakby to powiedzieć, no naturalny, żeby one jeszcze bardziej grały, bo jest bardziej ścieśniony. Ale no widzę, że takie ruchy wykonuje gość zaczepne. Tutaj jest opcja wzięcia, tylko że tu myślę, że wieża C2, tak żeby zdwoić, ale bronić tu i grozi wzięcie po prostu pionka. Na co przeciwnik pozwala? Ojejku, on miał bicie na D5, słuchajcie. Dobra, to teraz bije tu. Tego bicia teraz nie ma, bo tu jest opcja. Nie widział, zagrał za szybko. Okej. Jak dla mnie... ta sytuacja już jest w porządku. Poczekajcie, dzieje się tutaj sporo.
Kusi mnie bardzo bicie, żeby mieć już problem z głowy, ale chyba muszę zagrać tak. On wybije tu, tu poleci. Strzał. Tu. Trochę się skomplikuje. Trochę mnie przeciwnik wprowadził w wir dziwnych pozycji. Takie dziwne, dziwne, dziwne pozycje. Zagramy tak. Tak po prostu. Szybka akcja się dzieje. Okej. Okay. Tutaj. Muszę zbić tutaj. Jeżeli wieża C8, to wieża C. Nie zagrał wieża C8. Dziwne. Mega dziwne. To wieża E1 i tutaj gramy sobie fajnie. Dziwnie gra gość. Mega dziwnie, słuchajcie. Za szybko chyba. Według mnie. Zerknę szybciutko, jaki ma ranking w szachach blicowych. 2300. Nie jest mało. Ok, tutaj wjazd, tutaj trzeba chyba się wybronić. Król F2 wydaje mi się, że jest ok. Skoczek tutaj, to wieża. No widzicie, nie ma tu chyba za dużego wyboru. Mogę wjechać tam, wymienić te wieże, tylko teraz tak, jak to... Aha, tutaj mi grozi. Dobra, gramy tak. W ogóle strasznie mnie wprowadził w wir szybkiej gry, powiem wam szczerze. Strasznie mnie wprowadził tutaj w ten wir. Dziwnie gra, bo nie wziął pionka. No dobra, gramy tu. Tu się nic nie dzieje. Skoczek odchodzi. Dobra, skoczek odchodzi. On chce to wszystko powymieniać. Chyba odejdę tym skoczkiem. Dobra, gram jak blica. Jak jest szybka gra, to trzeba grać szybko. Wieża na E3 prawdopodobnie, żeby wymienić te wieże. Skoczek przejdzie tędy, tędy. Jest pionek więcej. To przepychamy pioneczka. No i próba wymiany, która się uda, no bo ta wieża mi trochę przeszkadzała. Król będzie w centrum. Skoczek przejdzie na B4. Ale też wieża tutaj może zagrać. Nie no, niesamowite. Jak to się szybko wszystko zadziało. I tak naprawdę ta pozycja chyba nie jest moją wygraną. Strasznie to poszło źle. Co z tego, że pionek więcej, jak skoczek u niego stoi dobrze. Po debiucie po prostu tak dobrą pozycję miałem, bardzo dobrą. Tu się przyznaję bez bicia, że powinienem po prostu do tego podejść bardziej profesjonalnie, a nie za szybko. Teraz mam problem. Bo on mi będzie kosił pionki słabe, a ja nie mam takiej możliwości. Tu, tu, tu. To jest chyba jakaś tam opcja. Opcja takiej gry, żeby przejść do wieżówki i wolniaka zrobić, a jak nie, to skoczek ucieknie. Zbił. Ciekawe. Ajejku, tu podstawka, no tak. Muszę się tłumaczyć. Idę po pionka. Walka o remis. Aj, on ma szacha, ja to jeszcze przegram. Słuchajcie, ja to przegram. Co nie? Przegram to jak nic. Ale pograłem jak Cajmer. Strasznie źle pograłem.
strasznie źle pograłem tą partię. Z Lufisar, przepraszam. W razie szach, ale przeciwnik ci nie dał nabrać. Słusznie. No właśnie, zagram tu. Ale dziwnie pograł. Strasznie dziwnie. Ja powiem wam szczerze, jestem tak zniesmaczony, nie wiem co powiedzieć. A spróbuję z nim rewanż zagrać. To jest pozycja przegrana oczywiście. Tutaj wezmę tego. Te dwa pionki dają radę. A jeszcze niech będzie taki ruch. Aha, on może zagrać po prostu tutaj. Jeszcze raz tak. Dobra, idę tu. To, że to jest wtopa, to jest oczywista sprawa. No tak. Okej, trzeba poddać. Spróbuję rewanż. Strasznie ciekawy jestem tej partii. Bardzo ciekawy tej partii, słuchajcie. No dobra, jeżeli nie chcę grać rewanżu, sprawdzę sobie analizę od razu. Bardzo dziwnie gra, skoczek A7. W ogóle takie ruchy karlsenowskie bym powiedział. B5, skoczek. Przewaga białych w debiucie jest oczywista. Jak widać, to nie zawsze zdaje egzamin. No tutaj goniec na G5, goniec E7. H4. Przestawiał te figury. Ja zagrałem trochę tak dziwnie. Mało agresywnie. No, jakoś tak. Przecież on tutaj stał bardzo źle. On tutaj stał naprawdę bardzo źle. Takie miałem pola. Wieża tutaj, wszystko ok, skoczek F5, król F8, roszada, wszystko się zgadza, wszystko jest ok. Skoczek wleciał, hetman. No tutaj mogłem hetman D2 zagrać, po prostu stać w miejscu, no, poprawiać figury, czekać na jego akcję. Tu, tak jak mówię, tutaj podstawiłem, ale gość nie widział, co nie?
Tak, ale to nie miało znaczenia, to się strasznie uprościło. To jest, to, co zagrałem teraz, jest cały czas wszystko dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Skoczek C5. Hetman B5 też się zgadza. Skoczek wleciał. Skoczek C7, wszystko działa. Wieża B8, w ile sekund on zagrał? W 3 sekundy. Wiecie, że wieża B8 jest najlepszym ruchem? W ogóle wieża C8 nie pokazuje tego posunięcia. On zagrał wieżę B8 w 3 sekundy niemalże, nie? Coś niebywałego. Dziwne bardzo. Kompletnie nieludzkie posunięcie, jak dla mnie. Wieża F2. A, trzeba liczyć takie rzeczy, nie? B3, czyli od razu 4 sekundy i B3 od razu. Dziwnie. Nie chciał rewanżu, tak? Skoczek H4 mógł zbić, ale zagrał skoczek D4. Wieża D2, skoczek B5 szybko. No jasne, ja mógłbym... mógłbym po prostu wymienić. Dlaczego tego pod uwagę nie wziąłem? Zagrać tam i grać wieżówkę z pionem więcej. Tyle, że to też nie byłoby takie proste. Zacząłem kombinować. G5, no jest taki ruch. No tutaj błąd popełniłem, wieża E3, nie, to jeszcze jest dobrze, wieża, skoczek B4, pokazuje remisową cały czas pozycję, skoczek tutaj, a i tu zacząłem, no tak, to jest błąd, to jest inny błąd, do tego momentu było według silnika ok, tak, no to już jest wtopa. Stopa. Było, minęło. Szukamy sobie nowego przeciwnika w tym momencie. No powiem wam, jestem zniesmaczony strasznie swoją grą. Nie wiem, co powiedzieć. Kompletnie nie wiem, co powiedzieć. Szukam sobie przeciwnika, ale zerknę sobie jeszcze raz w tego mojego oponenta. A, 14 partii rozegrał. No tak. Wszystkie wygrał. No tak. Okej. Okay. Potem go prześledzę jeszcze raz. Coś mi tu nie grało. No i mamy, mamy tutaj obronę słowiańską. Jeszcze zobaczymy. Przeciwnik wygląda w porządku, 4000 partii. Ok, no i zagrajmy wariant Botwinnika, o ile się uda. Może też być zagranie Hetman A5. Dokładnie. Dobra. Wieża C1. Wybijmy to. Goniec H4. Tu oczywiście świadomie oddaję tego pionka. Pan C2 z opcją bicia. Tutaj to bijemy. Ale dziwnie grał gościu tamten, strasznie. Jestem zniesmaczony, bardzo dziwnie, muszę przyznać. I 14 partii tylko rozegrał. W szachach szybkich. W blicu 2-300. No, wyglądało wszystko w porządku. Ja nie chcę oskarżać oczywiście, ale... O oszukiwanie. Ale wygląda to mega dziwnie. Jeszcze na czacie mi coś pisał. Aj, dziwne to. Zniesmaczony jestem bardzo. No i właśnie w takich momentach trzeba oczyścić głowę, grać dalej, nie? Się nie poddawać. No goniec na E2, chcę zagrać roszadę. Tam jeszcze F3 wtrącić. Zapomniałem, że to nie jest blitz. No właśnie. To nie jest blitz, Krzysztof. Można pomyśleć.
Teraz grozi ruch wieża A1. Więc musi zbić. Znaczy nie musi, może odejść jak widać. Odetniemy tlen gońcowi. Zagramy C5, żeby wstawić może tam gońca na C4. Jeszcze B6 oczywiście jest takie zagranie, ale może taki ruch. Okej. A wybiję tego skoczka. On mi tutaj będzie przeszkadzał na polu D5. I goniec na C4 szybciutko. I hetman B3. Sorry, że ja dzisiaj mało tłumaczę w tym speedrunie. Czasem po prostu tak jest, że coś nie zagra i tyle. Poprzedni dzień. Ale to nie jest wymówka, tylko po prostu tak, takie mam odczucie i tyle. Ten speedrun właśnie jest z jednej strony bardzo fajny oczywiście, a z drugiej jak trafisz na podejrzanych ludzi, to nawet mnie to frustruje czasami, wiecie, bo... Znaczy mówię, tutaj gość mógł grać czysto, tylko tak jakoś bardzo śmieszkowo, siłę gry mógł mieć niezłą. Nie wiem, zagramy tak. Podważymy centrum. Może E4 jakieś ostre. Tutaj głównie się nastawiam właśnie na tego pionka. Zagram tak, żeby też coś, wieża B8 prawdopodobnie. I tak, bo bicie, bicie, bicie i bije tam. Idę tutaj na taką, grozi mat, co? Aha. Tak muszę chyba zagrać. Zagram. Zagram E5. Król tutaj G4 mi chodzi po głowie. On musi się też trzymać pionka E6 mocno. Bra, tu kuszące jest bicie w przylocie, on zbije hetmanem. Nie, nie może, może zbić hetmanem. No dobra, bijemy. Może wiesz, nawet pionkiem może zbić. By zagrać potem C5. C5 ma sens. Ta wieża tutaj nie zrobi kariery. Zagra tak, to dostanie tu. Tutaj to H3. Ruch dziwny. Dobrze, no H3, uciekaj stąd wieżą. Przerzucę w tą stronę figury i spróbuję przez G4 zagrać. G4 już może grozić, jakieś H5, trzeba uważać na takie tego typu rzeczy. Lepiej króla przeprowadzić, ale jak hetman zagra tu, to trzeba tak pilnować B2. No C5, no właśnie, ruch C5 jest niestety. No właśnie o to chodzi. Jeszcze koniec się przetrze. Tutaj to tutaj niebezpiecznie się robi. Nie będzie tak, wzmocnimy tutaj G3.
Przypilnuję końca, że po wybiciu nie ma wieża C6 ze zdobyciem gońca białopolowego. Chyba zablefuję zaraz ruchem G4, ale muszę zejść królem. Koniecznie. W sumie ta wieża trochę mi tak, można powiedzieć, te pionki odsunęła od króla. To też mogło mieć sens. Teraz tak patrzę, teraz tak zerkam na to wszystko. Dzisiaj, słuchajcie, chyba nie mam duszy do szachów. No czasami tak bywa. No próbujemy wymiany. Wtedy G4. Jest mój motyw chyba jedyny, który może tutaj coś spróbować zamieszać. Dziwnie zagrał, znaczy według mnie tutaj przeciwnik nie gra najlepszych posunięć. Bo ta wymiana wież jest dla mnie bardzo korzystna według tutaj moich obliczeń. No muszę tak. Tak sobie gadam, gadam, a pewnie zaraz w trąbę dostanę. Tutaj to spróbuję się zasłonić po prostu. Nareszcie te G4 mi weszło. Najgorsze jest to, że nie mogę wybić, ale może tutaj trzasnąć i mieć pionki. Nie, to trochę ryzyko. Zobaczymy, jak zagra przeciwnik. Tu się wszystko broni póki co. Taki ruch jest ciekawy z jego strony. No jest. Ciekawe, czy zauważy takie posunięcie. Zauważył. Bardzo dobry ruch. Hetman C1, jeszcze tu mi hetman wchodzi. Robią się problemy, bo jak zagram tu, to szach. Ajajaj. Czuję porażkę. Czuję tu porażkę, niestety. To już przegięcie będzie, co? A, spróbujmy. Ten król już idzie. Ja nie wiem, czy tam mata nie dostaje jakiegoś, wiecie? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tutaj bardzo szybko przegrywam teraz. Jakoś tak nie wiadomo, skąd to się wzięło. No co, szacha musisz dać, koleś. Idę tutaj. No liczę, to ja wiem, że liczysz. A nawet nie, bić nie można, bo tam mat przypadkowy. Tu. Tu, tu, tu i mat. Tyle, że po tym ruchu mogę zbić wieżą. Jeszcze. No liczę na pewno to. Ja wtedy tu. Nie, no to jest koniec partii. No, to musi być koniec partii. Mam przegraną totalnie. Teraz już desperackie bicie tutaj mogłoby nastąpić. Tu, tu i wieczny szach. Jestem za. Muszę chyba więcej energii włożyć w te speedruny teraz, na tym poziomie, bo tak trochę sobie, mogę powiedzieć, olewam chyba. Znaczy, nie to, że olewam, tylko po prostu nie przykładam się należycie. Tak czuję. No jedyny ruch to król G5, nie ma tutaj co myśleć. On wybił. Ok, i grozi pewnie takie zagranie. Co ja mogę? Mogę chyba tutaj. Chyba tutaj, żeby król miał jakby co tu wybitkę jeszcze. Bo tak, to tak. Goniec, to tu. Ale pozycja nie. No tak, no tak, 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 tak. Goniec musiał tu zbić, żeby mieć zasłonkę. Bo goniec na E8 by sobie tam jeszcze zagrał. Co to za pozycja jest? No szach, jedyny mój ruch to tu.
Tu się broni. No tak. No muszę tu. Nie mam wyjścia. Jak bicie, to tam król jeszcze karierę zrobi za chwilę. A jemu została minuta. O co chodzi? No spił. Okej, on musi teraz wycofać figurę tam do mojego króla. Mam jeszcze e6, e7, który też broni mojego króla. Ta wieża już co? Tędy? Tak. Ja też mogę znaleźć jakiś fajny ruch, żeby on nie dał mi szacha czy coś w tym stylu. No dobra, i teraz taki ruch muszę znaleźć. Dobra, tu trzeba zagrać dokładnie. Mam dużo czasu. Tu grozi szach. Tu grozi szach. Gram tak. Gram tak. On da szacha. Gram tak. On tu. I tu. Ale liczenia, co nie? A, w ogóle mogę jeszcze zagrać tak, bo będę groził sam matem. A może tak? Tu szach. E6. A grozi tam mat. O właśnie. Proszę bardzo, chyba to działa. Nie ma na B7 szacha. Jeżeli tak, to jest E6 i on nie ma więcej szacha. A grozi wzięcie wieży. No to mata dostajesz, gość. Ale partia. Aż zerknę szybko w analizę tutaj. Zgadza wszystko. No to już czarne troszeczkę przechwytują inicjatywę ze względu na pionka. Tutaj bardzo zagrałem lamersko, że tak powiem. Czarne mają dobrą. Powinienem odejść gońcem teraz według silniczka. Po biciu. On pionkiem powinien wybić go. Wieżą jest gorzej. Ale to są takie minimalne zabiegi. I król H2 od razu powinienem odejść. No tak. C5, tak. Tak jak mówiłem, wieża B2 jest ruchem już słabym. Bicie, bicie. Okej, hetman wleciał. Tu niby remisowa. Aha, hetman B3, żeby zagrać. Dobra. A ja G4. G4 jest przegrywającym ruchem. Tak, i hetman C1. Dokładnie. Tutaj. Dacie wiarę, że to jest mat w 6? Ja nie widzę mata w 6. Zagrał na razie dobrze. Teraz też dobrze. A. I tutaj. Powinien zagrać tu. Ja, jeżeli zagram tak, to wieża H5. O matko. Tu. Król i H6 mat. Ale piękny mat tutaj by był. Bardzo ciężko go zauważyć. Naprawdę ciężko. Aż mi się Micha jarzy. Słuchajcie, tak, on zbił i nadal jest mat w 5 dla mnie. Znaczy, on może mi dać tego mata. Ja zbiłem tu i tu jest mat w 5. A, zobaczcie, ta wieża H5 cały czas wchodzi. Tutaj szach, trzeba się zasłonić. No to, no jak się zasłonię, to będzie mat szybciej. Tutaj, tutaj i tutaj. Jejku! Matował mnie gościu. Kilka razy. Tu nadal jest wygrana czarnych. Hetman B1 każe grać, ale to strasznie trudne ruchy do znalezienia. Tutaj to już jest remis według silnika. Hetman B1, Hetman G2 to jest remis. On powinien zagrać wieżą, skoordynować figury, ale zagrał tak. To też jest remis dalej. Hetman B8. Hetman B8, a jak ja biję wieżę, to jakieś wieczne szachy komputer widzi. Ale ja tu nie widzę wiecznych szachów, a tu? To tu. Ale aż mi się wierzyć nie chce, że to jest remis. Tak, to jeszcze wygrywają czarne? Ojejku, ale warianty. Niesamowite. Tu bić nie można nawet. Tu też nie można, bo jakieś maty grożą. Tu i tu. E7 trzeba, tak. I bić królem i uciekać. Tak. Tu.
I tu, aha, w ten sposób. I to niby remis jest. No tak, teraz to jest remis. Wow, ale warianty. Masakra. Coś pięknego, coś przepiękna chyba. No, przepiękna partia, można powiedzieć. Zmiany akcji, matowanie. Dobra, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.